Tak, chciałem Radka zaskoczyć i zagrałem, można powiedzieć, bardzo niestandardowy pierwszy ruch. Ale skończyło się oczywiście tak, że to Radek mnie zaskoczył i pozycja bardziej przypominała dewiut po e4 w pierwszym, czyli jakby debiuty, w których mój przeciwnik nigdy w życiu nie grał za bardzo, więc to było bardzo duże zaskoczenie z jego strony. No i po debiucie wiadomo, no musiałem stać trochę gorzej czarnymi, ale pozycja była pełna życia, nic się nie wymieniło, więc byłem umiarkowanie, znaczy było ok, tak, może nie mogę powiedzieć, że umiarkowanie zadowolony, ale nie dawało mi się, że moja pozycja jest taka tragiczna. Chociaż oczywiście powinna być, tak jak mówię, lepsza dla mojego przeciwnika trochę. I potem Radek zrobił kilka ruchów, których się nie spodziewałem i wydawało mi się, że są one trochę wolne. No i dostałem komfortową pozycję. Widziałem, że tam komputerem już nawet jest trochę lepsza dla mnie pozycja. I też byłem... już byłem zadowolony. Wydawało mi się, że jest bardzo dobry potencjał na przechwycenie, na wygranie partii. No ale jakoś też chyba nie grałem najdokładniej i partia, znaczy oczywiście potem się skróciliśmy z czasem, tak, się zaczęło trochę, była loteria oczywiście lekka, aczkolwiek też było to w miarę pod kontrolą, gdzie miałem końcówkę, która obiektywnie była remisowa na pewno, ale miałem inicjatywę oczywiście, bo miałem zaawansowanego pionka i też skoczka, który na krótkim czasie jest zwyczajowo lepszy od gońca, bo jest mniej jakby przewidywalny. No i tam Radek się pomylił de facto, tam przeszedłem, przemanewrowałem się, znaczy nie potrzebnie mnie też dopuścił do mojego, do tego manewru, w sensie chyba nie widział, prawdę mówiąc, i no i tam chyba spanikował też na całym czasie, jeszcze mógł tam grać na twierdzę, czyli oddać wieżę za skoczka i być może był to remis, znaczy, ciężko oczywiście było ocenić na krótkim czasie, ale to była jego ostatnia szansa, więc tak nie zagrał i udało mi się wygrać. Tak, w dwóch zdaniach. Tak, no partia rzeczywiście była bardzo ciekawa. Nastąpiło bardzo, można powiedzieć, niestandardowy wariant w obronie francuskiej, która nie jest tak bardzo popularna, ale jak najbardziej grywalna. I to była bardzo taka nieortodoksyjna pozycja, gdzie mój przeciwnik miał jakoś mniej. Czyli materialnie jakby stał gorzej, ale miał dużo lepiej rozwinięte figury i jakby trwałe atuty pozycji, których za bardzo się zniwelować nie dało. Pozycja była bardzo złożona, skomplikowana, było dużo wariantów do policzenia. Oceniałem de facto całą partię jako mniej więcej dynamiczną równowagę. Oczywiście była różna dynamika tej partii. Cały czas miałem przewagę materialną, ale lekką, ale mój przeciwnik stał bardzo aktywnie potem i też w pewnym momencie, znaczy widziałem kilka linii, które się kończyły remisem, ale Wiszli właśnie jakoś grał jakieś takie ruchy, których się do końca nie spodziewałem i uznałem wtedy, że no, okej, jak nie chcę remisu, no to będę grał na wygraną. I pozycja się bardzo skomplikowała, potem oczywiście też czas się skrócił i było trochę nieprzyjemnie, ale dla obydwu stron pewnie nieprzyjemnie, być może dla mnie bardziej, bo mój król mógł być w lekkich opałach. Ale chyba nigdy nic konkretnego nie było i partia się skończyła na najbardziej, można powiedzieć, sprawiedliwym wynikiem, czyli remisem. No tak, jestem umiarkowanie zadowolony. Oczywiście no, są partie, które jakby trochę zepsuły mi ten turniej, zwłaszcza dzisiejsza partia z Australianką, która była bardzo słaba w moim wykonaniu. Ale myślę, że no, nie ma co narzekać na wynik, jest umiarkowanie dobry i jutro no, tak jak zawsze uważałem, jak zawsze mówię, że finisz jest najważniejszy, więc tak naprawdę wszystko się o to rozchodzi.